Bohaterem naszej dzisiejszej opowieści będzie nierozpalony. Po usłyszeniu dzwonów pomyślał tylko o jednym. Płomień. Trzeba ponownie rozpalić ogień i przywołać władców pogorzelisk na swoje dawne trony. Jak wygląda nasz bohater? Sami zadecydujecie. Gdy otworzył trumnę, przywitało go grobowisko. Z natury nieprzyjemne miejsce teraz jednak wyglądało bajkowo. Po kilku krokach nierozpalony zauważył wiadomości pozostawione przez jego sprzymierzeńców. Na drodze spotkał pewnego jegomościa. Pasował do tego miejsca. Wyglądał jak chodzący trup. Bohater podszedł bliżej i został zaatakowany przez półmartwą istotę. Po chwili nierozpalony ruszył dalej. Znalazł się na drodze prowadzącej donikąd, a jednak jego uwagę przykuł błyszczący przedmiot. Jestem pewien, że mogę znaleźć tutaj więcej takich skarbów, pomyślał. Na drodze stanęło mu wiele szkaradnych postaci. Na szczęście mógł sobie z nimi poradzić na wiele różnych sposobów. Mógł użyć na nich swojej magii, mógł ich podejść od tyłu, mógł zabić ich swoim toporem, a nawet odbić uderzenie przeciwnika swoją tarczą i przy tym natychmiast wyprowadzić kontrę. Wspaniale. To miejsce jest teraz czyste. Zawróć. To nie wróży dobrze. Widzę kolejny przedmiot, ale jeśli chcę go zdobyć, będę musiał stanąć czoło z mroźnym jaszczurem. Nie straszne mi potwory, nawet takich rozmiarów, wykrzyknął. W ten jak na zawołanie jaszczur pognał w stronę nierozpalonego. Doszło do starcia. Bohater trzymał swój dystans, gdy tylko mógł, a kiedy już rozgryzł ataki przeciwnika, zaczął walczyć pewniej i w ten sposób udało mu się ubić gada. Jak nagroda przedmiot czekał na piedestale. Kiedy pyromanta opuścił kamienne wąwozy, zobaczył piękny świat, który nie przetrwa długo w swoim aktualnym stanie. Otoczenie i światło idealnie współgrały, tworząc fantastyczny pejzaż. Jeszcze piękniejsze widoki czekają naszego bohatera. Skoro już znaleźliśmy ognisko, to pora przy nim odpocząć. Teraz przeciwnicy, których pokonaliśmy, wrócili do życia. Niestety tak jak nierozpalony może z martwych wstać, tak i potwory powstają z martwych. Ale nie musimy się teraz tym martwić. Na horyzoncie widać kaplicę, do której bohater musi się dostać. W tym celu musi przejść przez potężne drzwi. Ale co to? Ta postać jest przebita wielkim mieczem. Powinniśmy mu pomóc. Bohater złapał miecz i z całych sił pociągnął go do siebie. Udało się wyciągnąć miecz. Postać zaczęła wstawać. To zaskoczyło nierozpalonego, który szybko zaczął się wycofywać. Od razu było widać, że będzie miał do czynienia ze wspaniałym wojownikiem. Można było usłyszeć anielskie chóry, jakby zwiastowały kres wszelkiej egzystencji. Ruszył w stronę nierozpalonego. Jego ataki sięgały daleko, jednocześnie jeden cios mógłby połamać wszystkie kości bohatera. Uniki grały w tej walce ogromną rolę. Szybko zmieścić kilka ataków, gdy nadarzy się okazja, i obserwować przeciwnika. Idzie mi świetnie, pomyślał bohater. Jestem pewien, że uda mi się go pokonać bez większych przeszkód. Szybko jednak przekonał się, że był w błędzie. Z ciała wojownika wyrosła zaraza, która uformowała ogromnego szczura. Zachowywali się, jakby stali się jednością. Jeden komplementował ataki drugiego. Walka stała się znacznie trudniejsza. Po użyciu ognia, bohater zauważył, jak potężne obrażenia potrafi zadać przeciwnikowi, gdy użyje odpowiednich środków. Całe szczęście, nierozpalony zna się na sztuce pyromancji. Wykorzystał swoją magię i spryt i ostatecznie udało mu się pokonać szczurzego wojownika. Teraz bohater mógł nareszcie przejść przez wielkie drzwi i pójść w stronę kaplicy. Tam spotka kapłankę, która zdradzi mu szczegóły jego misji. Jakie przygody czekają go podczas wędrówki? To zostawię wam do powiedzenia. Mogę tylko powiedzieć, że spotka bardzo dużo wysokich murów. Dziękuję za oglądanie.